polskiego. Jeden z nich, ksiądz Jerzy Popiełuszko, został wyniesiony do chwały błogosławionych, do grona tych, których Bóg wielkiego miłosierdzia gromadzi w mieście świętym, w Jeruzalem Nowym. Patron naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, jak Chrystus, mówił niegdyś Jan Paweł II. W jego męczeństwo, w jego wywyższenie włączają się krzyże wielu naszych rodaków, ofiar stanu wojennego. I ich ofiarę włączamy w naszą modlitwę. Niech ją rozświetli blask chwały zmartwychwstałego. Modlimy się także za tych, którzy dla miłości ojczyzny zginęli pod Smoleńskiem w drodze do Katynia. I wielu z nich, poczynając od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Anny Walentynowicz, było ludźmi Solidarności. Ludźmi wiernymi jej ideałom także wtedy, gdy pełnili służbę w najwyższych instytucjach życia narodu. I niech Bóg wielkiego miłosierdzia da im pić ze źródła wody wiecznego życia. Także tym wszystkim uczestnikom drogi Solidarności, przed którymi w ciągu tych 31 lat otwarła się przestrzeń wieczności. I jeszcze jeden istotny motyw drogi Solidarności. Solidarność sumień, wspólnoty tych, którzy mieli ukształtowane sumienia i tych, którzy pod wpływem wydarzeń, myśli, porywów te sumienia dopiero w sobie odkrywali. Wydobył ten motyw świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, kapłan, o którym mówiono, że był sumieniem Solidarności. Uczestnicy pierwszego zjazdu Solidarności pamiętają jego porywające homilie podczas mszy świętych w gdańskiej Oliwii. Włączone one zostały do oficjalnych dokumentów zjazdowych. I był to czas bezustannego odkrywania i białych plam ojczystej historii i spychanych przez lata w cień bohaterów narodowych, dróg ku niepodległej. I literatury, która powstawała na emigracji w kraju poza zasięgiem ojczyzny, i nauki społecznej Kościoła, która dawała klarowne odpowiedzi na stawiane wtedy pytania. Było tak, bowiem wspólnota, która gromadziła się pod sztandarami Solidarności, czerpała z tożsamych źródeł, z gleby polskiej duszy, z tradycji ojczystych przekazywanych przez polskie rodziny, z historycznej pamięci o polskich drogach wolności i prawdy. I nie można poddać się chorobie amnezji historycznej. Z przykładu tych wielkich, nieugiętych, jak prymas tysiąclecia, co Cezarom tamtej epoki mówili non possumus. I otworzyły się polskie serca na błogosławionego Jana Pawła II, na jego głos, który brzmiał jak pobudka, jak wezwanie do duchowej mobilizacji, tyle razy przywoływany, wzywający Ducha Świętego, aby odnowił oblicze tej ziemi. I ta dzisiejsza celebra jest jedną z etapów dziękczynienia za pobyt Jana Pawła II i jego pielgrzymki tu na Pomorzu i na gdańskiej ziemi.